Akademian Gerb, blogerka oczywiście, oraz Basię Łupko, dziennikarkę magazynu Viva. Dziewczyny, zacznijmy może od lat na jesień. W każdym sezonie jest taki trend wiodata 80, a wraz z latami 80 wracają bufki, połysk, drapowania. To lubi. Na pewno jest to trudny trend. Tak, ale też ważne to jest, że metaliczny błysk to teraz już nie tylko złoto i srebro, ale nasycone barwy i tak naprawdę wszystkie kolory tęczy. To, i ona też pięknie wygląda. Tak, a to jest chyba trend, który ja bardzo też lubię. Tak, to jest taki fajny trend. To jest trochę trend dla tych dziewczyn, które lubią lata 70. Właśnie ten moment, gdzie one zostają. Przypominamy sobie takie trochę tandetne westerny z lat 70. I właśnie w tym klimacie. Wszystkich kobiet, które zaopatrzyły się, świetna okazja do tego, żeby zrobić taki modowy recykling, bo na przykład... Bardzo drapieżne, dokładnie. Niestety to już nie jest boho. Już nie, całkowite przejście. Całkowite przejście. To się trzyma w klimacie lat 80. Centki od stóp do głów. Wszystkim, kiedyś to był oczywiście synonim kiczu. Obecnie to jest od dekady bardzo mocny trend. On wraca, więc warto w niego zainwestować. Ona jest bardziej nieoczywista. Na przykład z pięknymi perłami. Dostanie takiego szyku i bardzo... Niebezpieczne i to, co się dzieje na wybiegach, to, co widzieliśmy między innymi u Żywę Szyi, to są rzeczy... Absolutnie ulubiony trend. To, co jest fajne, to to, że te sztuczne futerka coraz bardziej przypominają naturalne. Fajnie wygląda. Na pewno ożywi. Bardzo Tamara González-Perea oraz Basia Łupko. Dziękuję ślicznie. Dziewczyny, czy wy wstałyście dzisiaj tak rzeczywiście wyspane? Czy przez